Co kazało Jerzemu z Kapodacji przemierzyć samotnie bez ludzia, wjeżdżać na ścieżki wąskie i kamieniste, gdzie spod kopyt końskich sypały się iskry, gdy podkowa uderzała o kamień. Okrążając jeziora o ciemnej wodzie i poiść wierzchowca przy źródłach bijących gdzieś z głębin ziemi, nad którymi wierzbowe gałęzie tworzą nieprzebyty gąszcz? Czasami napotkał drwala, smolarza czy pasterza. Wtedy ściągał wodzy i przystawał. Zagadnięci trochę się lękali rycerza, a trochę dziwili, że zbrojny mąż w pozłocistym pancerzu rozmawia z nimi tak, jakby byli mu równi stanem. Nie pytali jednak Jerzego, czego szuka na takim bezludziu. Bali się rozgniewać wojownika niewczesną ciekawością. Czy dzieje się tu komuś jakaś krzywda? Czy ktoś potrzebuje pomocy? Ano, zawsze przyda się pomoc. Zagadnięty owczarz podrapał się w skudloną czuprynę. Niedawno wichura dachy domost zerwała, połamała oliwne drzewa. To i nie dziwota, że ludziska płaczą. Gdzie to się stało? Będzie ze 2 dni drogi. Trzeba jechać cały czas ze wschodzącym słońcem. Trzeba jechać cały czas za wschodzącym słońcem. Jak zobaczycie, szlachetny panie, podwójny szczyt, znaczy, że pół drogi już za wami. Czemu zbrojny, w długi miecz i ostrą włócznię rycerz, chciał podążyć tam, gdzie tchnienie wichury zniszczyło domy i dobytek? Co może obchodzić posiadacza pięknie rzeźbionej tarczy, biadanie wieśniaków? Ale Jerzy nie jest taki, jak inni zbrojni noszący miecze u boku. Nie cieszy go bitewny zgiełk, szczęk oręża, rżenie bojowych koni, wrzask rannych i prośby o litość pokonanych. Nie pragnie wojennej zdobyczy ani nagród za męstwo. Coś, czego sam do końca nie pojmuje, każe mu poszukiwać cierpiących i słabych. Takich, którzy w milczeniu znoszą wyroki losu i takich, którzy płaczą załamując ręce. Pragnie im służyć, pomagać ze wszystkich sił, dzielić ich smutek, a potem, gdy złe dni przeminą, radować się razem z nimi. Naprzód siwy koniu. Wierzchowiec spogląda wypukłym okiem na jeźdźca, jakby rozumiał każde słowa. Pewnie się przydamy w tych zniszczonych wioskach. Droga nie jest łatwa. Wąska i śliska wije się niczym wąż po stromych stokach. W niektórych miejscach Jerzy musi zsiadać i prowadzić konia za uzdę. Krok za krokiem, powoli i ostrożnie. Skały przywierają coraz dziwniejsze kształty. Upodabniają się do wież, iglic, olbrzymich grzybów, zaciśniętych pięści wielkoludów, skamieniałych pni. Za któregoś zakosu zalśniła przez okamgnienie tafla górskiego jeziora, uśpiona i martwa. Jerzy oczy mruży, czy to wybielone przez słońce kości poniewierają się po brzegach? Czy to tylko tak się wydaje z tej wysokości? A jeśli są to kamienie, to zaiste dziwne kamienie rodzi ta ziemia. Wtem coś miga błękitnie w kamiennym szarym krajobrazie. To nie kępa szafirowych goryczek, ani niebieski obłoczek uwięziony wśród skał. Rycerz nie może uwierzyć, blisko czarnej wody, nieruchomo śpiącej w jeziorze, wędruje samotnie dziewczyna w błękitnym płaszczu. Dokąd wędrujesz, pani? Dziewczyna nie wydaje się ani zdziwiona, ani przestraszona pojawieniem rycerza. Ściąga tylko kaptur na twarz i niżej pochyla głowę. Nie śmiem ci narzucać swej obecności, mówi Jerzy, kłaniając się dwornie. Ale to nie miejsce dla samotnych przechadzek. Wszelako, gdy ci niemiłe moje towarzystwo, rzeknij jedno słowo, a odjadę. Załamuje się głos dziewczynie. Odejdź, panie, jeśli życia nie chcesz postradać. A któż miałby mnie życia pozbawić? Smok zamieszkujący jezioro. Nagłym ruchem nieznajoma odrzuca kaptur. Twarz ma opuchniętą od płaczu. Wilgotne ślady łez na policzkach. Nikt nie policzy jego ofiar. Więc czemu ty, pani, tam podążasz?
bo wylosowałem czarną kulę. Kto z mieszkańców naszego miasta taką wyciągnie, musi się udać do kryjówki smoka, bez szemrania przyjmując wyrok. Dziewczyna nie ociera łez. Płacze bezgłośnie, jakby szloch uwiązał gdzieś głęboko. Wielu zginęło przede mną, wielu zginie po mnie. Teraz, gdy wiesz już wszystko, pozostaw mnie własnemu losowi, zacny rycerzu. Nie, pani. Uwolnię ciebie i całą Ukrainę od plugowego potwora. Usłyszawszy tętent kopyt, smok powoli wynurzył pokryte twardą łuską cielsko z głębokiej topieli. Wężowy ogon rozbryznął wodę, która wzburzyła się szerokim kioliskiem białych pian. Nie atakował. Przywarł do brzegu zbrużonymi ślepiami, śledząc każdy ruch rumaka i jeźdźca. Tylko zakrzywione pazury wbijały się coraz głębiej w ostry żwir. A koniec ogona co i raz uderzał o zbielałe kości. Jerzy nigdy nie widział podobnej poczwary. Wstrząsnął nim dreszcz, może strachu, a może obrzydzenia. Włosy zjeżyły się pod hełmem, dłonie spotniały tak, że trudno mu było utrzymać drzewce włóczni. Jeszcze zdążyłby ściągnąć wodzę, zawrócić konia, pognać na oślep, byle dalej od tego wężokształtnego potwora przywarłego do brzegu, ale nie może tego uczynić. Jeśli zginie w nierównej walce, to tak, jak rycerzowi przystało. W imię Boże, woła Jerzy, ale tylko wydaje mu się, że krzyczy. Ledwie szept wydobywa ze ściśniętego gardła. Dalej, siwy koniu, padniemy razem w starciu. Dziewczyna w błękitnym płaszczu przeczejona za skałą ledwie może pochwycić okiem migotanie smoczej łuski. Wężowe cielisko zwija się kłębem pod kopytami rumaka. Czarne nietoperze skrzydła trzepoczą jak oszalałe. Wielki pysk zbrojny ostrymi kłami unosi się wysoko. Zaraz zada ostatni śmiertelny cios rycerzowi, którego włócznia wygląda jak jakaś zabawka przy ogromie smoka. Już nie widać ani konia, ani jeźdźca. Pierścień łusek wciąż zwija się i rozwija, lecz nagle nieruchomieje, zastyga. Jeszcze tylko czarne skrzydła unoszą się jak do lotu, ale i one opadają z suchym szelestem. Nad powalonym potworem stoi Jerzy. Nietknięty, nawet nieosmolony smoczym oddechem. Siwy koń przystępuje z nogi na nogę, jakby stał na kwitnącej łące, a nie nad cieliskiem martwej poczwary brczącej czarną juchą. Niepomna, że kark może skręcić, dziewczyna zbiega z urwiska. Strzępy błękitnego płaszcza pozostają na kolczastych gałęziach niskich krzewów. To cud! Klaszcze i obraca się jak fryga. Kimkolwiek jesteś, panie, ocaliłeś od śmierci nie tylko mnie, ale i tych wszystkich, którzy zginęliby po mnie. Bądź błogosławiony, po trzykroć błogosławiony. Jerzego cieszy zwycięstwo i szczęście ocalonej dziewczyny, lecz nie czuje się wcale wywyższony pochwałami i błogosławieństwami. Przecież takiego właśnie wroga poszukiwał, kierując się w górskie pustkowia. Dla takiej sprawy chciał toczyć boje. Nie dziwi się więc, że zwyciężył, bo każdy rycerz, gdy podnosi broń w słusznej sprawie, ma prawo spodziewać się triumfu. Wracaj, pani, do swych stroskanych rodziców. Mówi i dotyka czoła dziewczyny, jakby ją błogosławił. Oni oczy za tobą wypłakują. To dopiero będzie radość, jak cię ujrzą żywą i zdrową. Panie, błagam, byś mi towarzyszył. Niech wszyscy mieszkańcy grodu złożą dziękczynienia swemu dobroczyńcy. Niech cię obdarzą złotem, niech ci dadzą to, czego pragnie twoje serce. Największą nagrodą jest patrzeć na ciebie, pani, żywą. Prowadzony za wodze siwy koń parska, gdy Jerzy postępuje obok dziewczyny. Daleko za nimi pozostało martwe smocze cielsko. A ona tylko patrzy rycerzowi prosto w oczy. Uparta jak każda białogłowa. Powtarza po wielokroć swoje prośby. Jeszcze niedawno zapuchnięta od płaczu, a teraz rozpromieniona cała, jakby słońce prześlizgnęło się przez szarość chmur. Jakie imię nosisz, rycerzu, zwycięzco smoka? Jam jest Jerzy z Kapodacji.
Nikt nie policzy obrazów i rzeźb, na których przedstawiono walkę Jerzego ze smokiem. Przez setki lat Jerzy patronował z niebios rycerskiemu dziełu, gdyż wzniesiono go na ołtarze. Pewnie patronuje dalej, chociaż go z ołtarzy zdjęto, jako bohatera należącego bardziej do baśni niż do realnego świata. To nie ma znaczenia. Rycerze zawsze mieli swoje własne bajeczne opowieści. Jedną z nich jest legenda o nieustraszonym Jerzym z Kapadocji, który ślubował dobywać broni tylko w słusznej sprawie.